Dzień dobry, moi kochani, witam serdecznie w grze Pacific Drive. Będziemy sobie nagrywać teraz serię, ale nie taką, jak ostatnio kombinowałem. Zmontowaną, ze wstępami jakimiś i tak dalej. W poprzednim odcinku albo w tym odcinku. Nie, zwykły, czyściutki gameplay. I wracam do takich gameplay, bo robię sobie wyzwanie. Chyba ponownie. Kiedyś się udało. Chcę po prostu przechodzić gry, bo dawno mi się to nie udawało. Włączałem najczęściej ostatnio jakieś gry, pograłem z godzinę, dwie i mi się nudziły, więc chcę po prostu zrobić sobie takie wyzwanie, że będę przechodził te gry. Przeróżne, najlepiej najnowsze, jakieś Pacific Drive i tak dalej. No i przy okazji możecie je przechodzić ze mną, więc to jest taka dla mnie troszkę lekcja, powiedzmy. A wy przy okazji macie taki czysty gameplay jak za dawnych czasów. Ostatnio próbowałem nagrywać właśnie takie serie, taką serię, też z Pacific Drive, pierwszy odcinek wrzuciłem pomontowany, z wstępem i tak dalej, ale to nie jestem ja, tak naprawdę. To jest wszystko troszkę pod wyświetlenia, pod publikę i to mi nie pasuje, szczerze mówiąc. Zauważyłem, że lepiej mi się po prostu... Można to robić, robi to w miarę lepsze wyświetlenia nawet, ale nie podoba mi się to. Ja chcę być tu w 100% sobą przed wami. No i myślę, że takiego mnie tutaj przyjmiecie. Trochę przymulonego, trochę gburowatego. Ale mnie. Tak więc lecimy bez żadnych cięć. Po prostu zwykły gameplay. Zacznijmy. Zwykła gra, start, bez żadnych modyfikacji tutaj. Lecimy. Będziemy sobie robić takie odcineczki po pół godziny, myślę. I tyle. Ten wstęp pomijam, opowiem wam mniej więcej, o co tutaj chodzi w tej grze, gdzie my jesteśmy, co my robimy. Jesteśmy w naszym samochodzie i chodzi tutaj mniej więcej o to, że przeskakujemy w czasu przestrzeni w różnych takich rzeczach. Coś z czasem jest pomieszanego. Jest taki wielki mur. Nie do końca rozumiem fabułę, więc będziecie ją poznawać ze mną jeszcze. Nagrałem na razie tylko jeden odcinek, czyli taka godzinka gry, powiedzmy, czy półtorej. No więc znam podstawy, ale nic więcej. Ruszajmy, moi drodzy. Ruszamy. W, gaz oczywiście. I tak, jest to taki survival. Wyruszamy. Survival połączony z roguelike'iem. Bo wyruszamy sobie na różne przygody i potem wracamy do bazy z jakimś sprzętem. Może nam się udać go zdobyć, może nie, ale po prostu musimy go zdobyć i wrócić z nim do bazy. Nie wiem, czy to dobrze wytłumaczyłem. Jest to moje drugie podejście do tego nagrania, bo za pierwszym razem miałem jakiś problem z płynnością gry. Więc ta muzyka tu jest przepiękna. Jeszcze raz to powtórzę. Ale jest naprawdę boska. Wracając. Survival połączony z roguelike'iem troszkę. Musimy dbać o nasz samochód, jest to nasza taka baza tak naprawdę. Musimy go ulepszać, żeby był jak najbardziej odporny na uderzenia i tego typu rzeczy. I mamy do przejścia różne misje, takie a la wypady. I z nich możemy pozyskać różnego rodzaju komponenty, materiały i tak dalej do ulepszenia tego samochodu. Po drodze atakują nas anomalie. Ale to wszystko zaraz zobaczycie. Włączmy sobie wycieraczki, bo to jest taki tutorial, taki powiedzmy wstęp. Uczą nas podstaw, jak sterować tym naszym autkiem. A zaraz zobaczymy ten wielki mur, czy już był? Chyba jeszcze nie było. Nie, my tutaj za ten mur chyba wjedziemy, z tego co kojarzę. Tu jest jakieś rusztowanie. A, i widać ten mur, okej. Okay. Dobra, nie wiem, czy troszkę za cicho nie jest gra. Ale to muszę sobie wszystko poustawiać jeszcze. Tak jak mówię, zwykły, suchy, czysty survival gameplay bez żadnych cień tutaj będzie, więc surowy materiał, o, tak to się nazywa. Z, włączamy światło i wjeżdżamy. Jak przejdę tą grę, to naprawdę będę z siebie dumny, bo mam problem taki, że nie umiem wytrwać czymś na dłużej, czy to jest biznes, czy to jest gra, czy cokolwiek, co sobie postanowię, po prostu mam z tym spory problem i to jest taka troszkę lekcja. Już próbowałem z daily vlogami,
za długo nie wytrzymałem niestety, bo nie bardzo miałem o czym gadać i to jest mój problem w takich zwykłych vlogach, dlatego stwierdziłem, że spróbuję to samo, tylko że w grach, bo no w grach gada mi się łatwiej, bo po prostu mówimy o tym, co się tutaj dzieje, na tym polega gameplay, więc zasuwamy. Nie wiem, czy grafiki nie zmieniłem na słabszą, bo jest ona standardowo chyba lepsza troszkę. Pozwólcie, że jeszcze na chwilę zatrzymam. Nie wiem, czy też tak macie w tej grze, jeżeli graliście, ale ciągle mi się ustawienia grafiki resetują. Ja ustawiam, o, full screen właśnie. Biorę na 2K. Zapisz. I jak wyjdę, wejdę tam jeszcze raz, to znowu będzie to samo. Ale mi się wydaje, że to się przestawia, tylko w ustawieniach nie widać, bo teraz wygląda, jakby było wszystko ładnie. No i tu, jak widzicie, różne anomalie nam się pojawiają. Takie kamienie znikają, pojawiają się lampy, pękają. No proszę. A my jedziemy sobie dalej. No i mógłbym oczywiście udawać, że o Jezu, anomalie, boję się, o matko, a co to za czerwone światło? Ciekawe, co tu się stanie. Zatrzymaliśmy się, o matko. Co teraz? Jezu, boję się. No nie, bo każdy już to widział na jakichś tutorialach i tak dalej. Znaczy tutorialach. No nie da się tego udawać. Znaczy da się udawać, ale to jest bez sensu. I zrobiłem to w tym poprzednim filmie, bo chciałem wam tutaj stworzyć taki klimat, wiecie, to tamto. Ale nie da się. Pierwsze wrażenia z gry to są jednak pierwsze wrażenia i wtedy da się faktycznie nagrać takie realne uczucia, emocje. Ale ja już tyle gier przegrałem w życiu, że średnio mam te emocje w tych grach. Czasami, rzadko się to zdarza, ale czasami gra ma taki klimat, że naprawdę da się poczuć strach, da się poczuć ten bardzo fajny klimacik. Ale naprawdę teraz w tych czasach jest to rzadkość, żeby ktoś zrobił tak dobrą grę z tak dobrym klimatem. I tutaj powiem wam, że za pierwszym razem jak grałem, to czułem to. I to było fajne. A mało jest teraz takich gierek, naprawdę. Coś tu jest chyba nie tak z tą grafiką, co? Jakbyśmy grali na jakimś low. Nie mam pojęcia. Jeszcze jedną rzecz zmienimy, poczekajcie. To będą też takie testy tutaj, wiecie. Dobra, może ja na Borderless zmienię. To coś da w ogóle? Nie, to nic nie zmienia. Wideo. A i znowu Windowed. Windowed. Wszystko jest na ultra niby. Tylko muszę sobie wyłączać oczywiście tego DLSS-a, bo jak go włączam, to jest coś popsute. Chyba, że wezmę go na ultra quality. No to może po prostu taka grafika jest. Nieważne. Dobra, w takim razie wyłączamy DLSS i gramy. Okej, tu się uczymy kucać. Tu się uczymy skakać. Opsa. I tu będziemy się uczyć jeszcze kopać. Dobra. O. No i tu mamy samochodzik nasz. Niby ten sam, ale trochę stary, rozwalony, zardzewiały. Musimy podnieść sobie koło i zainstalować tutaj taki trochę car simulator. O, tu jest nasz bagażnik, drzwiczki i tak dalej. Wsiadamy do środka. Odpalamy silnik. Dobra, ręczny. Odpuszczamy, znaczy skrzynia biegów z parkingu na drive. I ruszamy. Moi kochani, ruszamy do safety, czyli do strefy bezpiecznej. Musimy uciekać przed tym zielonym gównem. I lecimy dróżką przed siebie. Nie mam tu za bardzo pokazanego, ile już nagrywam czasu. Ale myślę, że za jakieś 7-8 minut może. Bo chcę odcineczki robić takie po 25, 30, 40 minut max. To jest takie limit, bo potem to... Sam zauważyłem, że ciężko się skupić po 30 minutach, tak max. Więc około 30 minut chciałbym robić te odcinki. Dobra, to wygląda, jakbym miał jakieś cienie wyłączone czy coś. Wy też możecie to trochę inaczej widzieć. Bo po obróbce YouTube'a i tak dalej to może się troszkę szanić. Dobra. No i tu nam się skończyło paliwo. I tu nas uczą, żeby ręczny zaciągać. Cholera jasna, zawsze zapominam. Ręczny. Znaczy parking w sensie.
I tu bierzemy naszą paczuszkę z, na paliwo. Paczuszkę, co ja pierdolę? Mi się chyba słów brakuje. Puszkę. Kan. Puszkę na paliwo. Ładujemy z tego złomu. Wraku. Prawie stówka jest. Dobra, mamy to. I musimy zatankować nasz samochód. On na razie wygląda słabo. Zardzewiały jest i tak dalej. Ale niedługo się to zmieni. Okej. Zatankowane, odkładamy. Wsiadamy do auta. Silnik odpalamy. Drive. No i zasuwamy, bo tu już gonią nas jakieś anomalie. Tracimy HP. Okej. Nie wiem, czy mi serie nie wychodzą bardziej właśnie tak poradnikowo niż klimatycznie, szczerze mówiąc. Taki The Long Dark faktycznie wyszedł klimatycznie. Czułem się mocno, ale mało jest gier, w które umiem się tak wczuć. Nie wiem, może zbyt prosto patrzę na świat. Kto by to wiedział? Tu wlatujemy bokiem. O, prawie nawet wyszedłem z tego, ale za każdym razem się tu wlatuje bokiem. Powiem wam, zawsze tu jest poślizg. No, jakbyście wolno nie jechali, to zawsze tu wpadniecie w poślizg. Chyba uczą nas wychodzić z tych poślizgów. Albo i nie, bo tutaj normalnie nie wpadałem w poślizg. Okej. Skręćmy sobie w lewo. Dawaj. No nie mogę skręcić, patrzcie. Tą się da, a tutaj jakbyśmy się w błocie zablokowali. O. Dawaj. Chyba wspomagania nie ma w tym samochodzie. Bam. Rozwalamy sobie znak. Tu skręcamy w prawo. No i tutaj się kończy prawie, że już nasz tutorial jazdy samochodem i zacznie się taki bardziej tutorial naszego ulepszania auta, tworzenia przedmiotów i tak dalej. Tu nam odpadło koło. Pięknie. Zgaś silnik. O, ręczny można zarzucić. Czemu by nie? No i tutaj jest nasze koło, można je później przyczepić, ale na razie każą nam wejść tu do środka i to będzie nasza baza, nasz warsztat samochodowy. Tu jest fajnie, tu jest klimacik. Czuję się tu bezpiecznie. No i jest. Jest i on. Tutaj mamy podnieść plecak, to jest nasza misja. Potem te oczka. Okej, teraz widzimy cały interfejs. Plecak wygląda w ten sposób. Trzeba tu układać rzeczy, żeby wszystko się ładnie układało. Żeby jak najwięcej zmieścić. Tu mamy crafting. Tylko nie możemy tak tworzyć sobie z plecaka. Tylko trzeba podejść do takiego stołu roboczego. No i trzeba zbierać właśnie różne komponenty. Żeby tworzyć te sprzęty. Teraz nam każą podejść tu się uleczyć. Proszę bardzo. Jestem uleczony. Teraz pull the car in. Dobra, czyli musimy sobie podejść do naszego samochodu. Oj. Ktoś tu mocno zaczyna wiać. Przyczepmy sobie z powrotem to koło. Dlaczego ono odpadło? Nie mam pojęcia. A, może ja silnik włączę? Chciałem jechać na zgaszonym. Do tyłu trochę, teraz odbijamy, trzeba to dookoła objechać. Wjeżdżamy do środka. Po hamulach. Gaz silnik ręczny, wysiadamy. Okej. Boże, coś spadło. Mam nadzieję, że nie dziecko. O, i tu jest stan naszego samochodu. Mocno popsuty. Teraz każe nam stworzyć crude doorsy, czyli takie drzwi, no podstawowe, z tego złomu, powiedzmy, takiego crude, czyli zardzewiałe chyba, jeżeli dobrze kojarzę. Bo tu nam drzwi brakuje, jak widzicie. Okej, ale do tego potrzebujemy materiałów. Scrap metal 3, plastik, taśma i kawałki szkła. Oznaczmy sobie C, żeby to przypiąć, jako rzeczy, które potrzebujemy zdobyć. Teraz nam każą tutaj podejść do bagażnika, który można otworzyć. Ale bez łomu się nie obejdzie. Tutaj mamy łom w tej szafeczce. Zresztą z 5 razy przechodziłem, dlatego tak chcę was... nie chcę wam tego aż tak pokazywać. Powolutku, tylko po prostu... To jest taki tutorial, więc chcę wam pokazać, jak to działa. Zaraz wyruszymy w pierwszą
poważną podróż. Podnosimy sobie flary, kawałki szkła i taśmy. No i mniej więcej o to chodzi. Okej, tu mamy taki przyjazny śmietnik, który co jakiś czas będzie nam wyrzucał przedmioty po prostu. I tu nam wyrzucił skrapera. Ja nie wiem, czy teraz nie jest za głośno gra jednak. I tym skraperem możemy sobie zbierać części samochodu na przykład, zobaczcie. Pyk. I podnosimy scrap metal i kawałki szkła. Kolejne taśma. Drzwiczki. Root panel, dobra, wszystko podnosimy. Powinno być tyle. Jeszcze coś tu jest, opona, z tego będzie guma. Ale wieje, ja pierdzielę. Jeszcze jedno koło. Letnie opony. Dobra, mamy to wszystko. Chciałbym to zamknąć, żeby tak nie wiało, ale chyba się nie da. Wchodzimy do crafting table'a, czyli workbench'a inaczej. No i możemy crude doorsy sobie stworzyć, proszę bardzo. I nie będę ich tu montował, tylko zamontujemy jako bagażnik. Pięknie. Teraz otwieramy tu szafeczkę. No i możemy wziąć Reaper Patty. Wcześniej zebrałem Mechanics Kit, to jest też do naprawy samochodu, ale każdy ten przedmiot jest inny i do czego innego. Reaper Patty jest do naprawiania po prostu... Czekajcie, Mechanic Kit nie mam pojęcia, a Reaper Patty jest do tego, żeby na przykład... O, jak widzicie, tutaj maska jest... O, tutaj zderza, ten błotnik jest w bardzo słabym stanie, na czerwono, więc możemy taki Reaper Patty wziąć i właśnie pomazać to. I wtedy ta rdza trochę odchodzi. Powiedzmy, i nasz stan samochodu się ulepsza. Czekajcie, bo coś jeszcze tu mieliśmy. Jeszcze jedną oponę. To są apteczki, możemy się nimi leczyć. Czy jakieś chemikalia. Opona. Chciałbym wymienić tą oponę, bo ona jest popsuta bardzo. Więc to sobie odłóżmy. R przytrzymam. Tą oponę wywalimy gdzieś tam. Tą do rączek i montujemy tutaj. Dobra, misja wykonana. I teraz mamy naprawić nasze właśnie zardzewiałe części, pyk. Tym właśnie Reaper Patty. Pyk. Lampę też można. Mamy tylko jedną, trzeba będzie stworzyć drugą. Zderzak. Już się naprawiło na maksa? Tak. Koło, nie? O, przestało padać, jak dobrze. Drzwiczki jedne. Skończyła się jedno Reaper Patty, mamy jeszcze dwa. Tutaj błotnik. Koła chyba też tak można naprawiać, więc od razu to zróbmy. Zresztą nie brakuje za dużo. To dopiero wstawiłem, więc będzie w dobrym stanie. Tu zderzaka w ogóle nie ma, no i to koło jeszcze można. 96% naprawy. Tu jeszcze drzwi. Chyba poszło, co? No i to koło w sumie też można jeszcze. Dobra. Tutaj potrzebujemy jeszcze, widać, że jest ciśnienie opony słabe. Trzeba C przytrzymać, tak? I jest napisane na czerwono flat, czyli płaskie, czyli w sensie, że nie mamy powietrza. Fix. Ceiling kit musimy stworzyć. No to idziemy sobie do workbencha i tworzymy ceiling kit. Mechanic kit mamy, Reaper Patty mamy, ceiling kit teraz tworzymy. I jeszcze zostanie battery jumper, ale to jest potrzebne później, jak nam akumulator wysiądzie w samochodzie. Bierzemy sobie to i... Naprawiamy oponę, zalepiamy ją taką pianką. No i teraz jest wszystko gotowe. No i tutaj już to wygląda lepiej o wiele. Musimy jeszcze zatankować, naładować akumulator. Wstawić drzwi. Błotnik, jeden błotnik, drugi, lampę i zderzak. Wszystko do zrobienia, moi drodzy. Ale teraz nam każą tutaj zamontować cardboard boxes. Czyli skrzyneczki nasze, zobaczcie. Żebyśmy w samochodzie mieli jakby więcej miejsca i możemy tutaj wkładać rzeczy podczas wyprawy i przynieść po prostu do bazy więcej, bo w samym plecaku by nam się dużo nie zmieściło. A tutaj kładziemy taki przenośny crafting table, że nie musimy wracać do bazy za każdym razem, żeby coś stworzyć. To co? A, jeszcze mapa. Nasza nawigacja. O, teraz mamy nawigację, proszę bardzo. Dobra. Czy coś jeszcze? Na pewno zatankować musimy, tylko jeszcze nie pozwalają nam tego zrobić. Jakoś nam misji nie zaliczyło, dlaczego? Halo? Installing, install ALC device, no przecież zainstalowałem. Pyk, działa? Działa.
Chyba zrobiłem to za szybko, bo coś nie załapało. Wsiądę do samochodu, może załapię? Tak, jest, dobra. Teraz załapało. Wysiądźmy, coś tam tu jeszcze krzyczy. A, musimy blueprinty podnieść na girsy, czyli teraz potrafimy tworzyć girsy i tu jeszcze potrafimy tworzyć impact hammer. To jest kolejne nasze narzędzie, które jest nam potrzebne do różnych rzeczy. Ale najpierw każą nam zatankować samochód do pełna, tak więc tankujemy. Już prawie. I tu w bagażniku jeszcze mamy tą puszkę. Czyli taki kanister, powiedzmy, o tego słowa mi brakowało. I ją też można zatankować, żeby mieć taką rezerwę jeszcze przy sobie. Odłóżmy to. Kolejna rzecz, musimy naładować baterię w aucie, czyli tym tutaj. Pyk. Zrzut. Akumulatory naładowane. W 100% akumulatory. W 100% paliwo, w 100% ochrona naszego auta. Jeszcze zróbmy te drzwiczki, błotniki, zderzaki i inne rzeczy. Jeżeli mam w ogóle tyle materiałów. Nie będę miał tyle materiałów, bo... nie mam skąd ich dostać, szczerze mówiąc. Kurde, to wygląda tak po tej grafice, jakbyśmy nie mieli cieni włączonych. Jeszcze dajcie mi sekundę. Wideo. Tutaj to. To wiadomo. Motion blur, vertical sync. Nie, to nie będzie to. Anti-aliasing. O, jakby to... No i właśnie, patrz. TXA powinno być... O, teraz to wygląda chyba lepiej, co? Troszkę takie jakby rozmazane. Ale jest większy klimat. Dobra. I w tym miejscu, moi drodzy, możemy wybrać sobie misję. To jest nasza baza i stąd będziemy jeździć. Tutaj, potem tutaj, 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 gdzieś dalej, jeszcze dalej, jeszcze dalej. To są warstwy muru. Zobaczcie, jesteśmy w pierwszej warstwie. Tu jest potem druga warstwa. I trzecia warstwa. Nie wiem, co to robi, ale... musimy po kolei wykonywać misję, tak więc... zobaczmy, 22 minuty. Czy skończymy już teraz? Nie, spróbujemy tę misję zrobić na szybko, chociaż to może chwilę zająć. Szczerze mówiąc, ale dobra, spróbujemy. Wsiadamy do auta. Okej, odpalam silnik. Ręczny. I gazu. Okazuje, że nie mamy... znaczy, że mamy otwarte drzwi, no to dlatego, że... drzwi jednych z tyłu po prostu nie posiadamy, o to chodzi. Ale to nie będzie problemem. Dobra, wjeżdżamy do środka i... teleportation. No i wybieramy, że chcemy jechać w tą stronę. Dawaj dalej. Montujemy się. No i dobra, moi kochani. Tu mamy mapę i naszą misją jest... A, jeszcze nie jest pokazane to, ale dobra, zaraz wam powiem. Tu są różne domki, tu jest droga, ona prowadzi do końca, tu jest droga zamknięta. I po kolei mamy stację benzynową, tutaj jakieś anteny. I domki do zwiedzania. W tych domkach zdobywamy materiały. Możemy craftować rzeczy i tak dalej. Ale na razie musimy znaleźć materiały na skraftowanie reszty... części do naszego samochodu, czyli właśnie błotnik, zderzak, tam drzwi, lampa i tak dalej. Plus find a scan plasma generator, czyli mamy znaleźć generator plazmy. O właśnie, jak widzicie, to jest kurwa, tak agresywnie, to jest właśnie tutaj. Wysiadamy sobie i żeby taką plazmę zebrać, to musimy mieć impact hammer. O cholera, nie zostawiłem przedmiotów w bazie. Odłóżmy sobie te. O, taki reaper do reperowania rzeczy tutaj. Apteczkę też na razie można odłożyć i... to w sumie tyle. Resztę nośmy ze sobą. Chciałbym stworzyć za chwilę impact hammer, ale do tego trzeba gaz cylinder i girsy. Girsy chyba mogę stworzyć, bo mamy to. Tu. Raz, dwa. Dobra. Gaz cylinder. Gaz cylinder jest w tym oto pomieszczeniu. I zawsze można je znaleźć właśnie w takich szafeczkach. A nie to? To jest gaz cylinder i chemikalia. Dobra, no i wchodzimy sobie do tego pomieszczenia, zbieramy wszystkie takie miejsca, które się świecą, podświetlone są, można przeszukać i zbieramy wszystkie materiały. Literką T można sobie przenieść wszystko na raz. I łazimy. I szukamy, ile się tylko da tych sprzętów.
Dobra. Tu mamy jeszcze samochód. Można sobie go zebrać. Myślę, że wszystko to się przyda, więc na szybciutko zbieramy. Dobra, stwórzmy sobie tylko oczywiście te części do auta, których potrzebuję. I już na razie nie będę zbierał tych części dalej. Jest jakaś opona rozwalona chyba, ale części z tego będą. I jeszcze błotnik. Dobra, powinno to być już wszystko. Spróbujemy sobie stworzyć najpierw Impact Hammer oczywiście. Stwórz. A teraz Crude Dorsy jedne. Pyk. Zamontujemy je od razu tu. To jest. Nie mogę? Crude Door. To przecież to. Połóżmy je. Jeszcze raz do ręki? Nie, no nie da się, coś się tu popsuło. Ciekawe. O matko, ile to zajmuje miejsca. No dobra, no to wywalę jeszcze na chwilę. Stworzymy sobie w takim razie coś innego. Dziwne bardzo. Crude bumper, na pewno to potrzebujemy. O, to się da zamontować normalnie. Co jeszcze potrzebuję? Lampy na pewno. Ale to copper wire jakiś potrzebny jest. Crude bumper, crude panel. A co ja stworzyłem tu? Crude panel, a to crude dorsy muszą być. Crude panel tutaj możemy zamontować. Okej, dlatego się nie dało. Ale tu potrzebujemy trochę sprzętu, więc na razie się to nie uda. Wchodzimy teraz do takiego generatora plazmy. Ładujemy nasz Impact Hammer, no i zbieramy wszystko. Tyle, nic skomplikowanego. Tutaj jeszcze, a jeden był, ale nie zawsze się on pojawia. Można wejść do środka, ale trzeba użyć... Nie, chyba nie Impact Hammera. A, jednak to też działa. Myślałem, że trzeba mieć łom. Jednak nie. Można taką flarę na przykład sobie włączyć, żeby nam oświetliła tutaj miejsce. Bo czasami ciężko jest coś dostrzec, niby to się podświetla. Ale i tak można łatwo coś przeoczyć. Okej, tu jeszcze szafka. W środku skrzyneczka. Wychodzimy i tu jeszcze będzie tak, jeden samochód. W tym oto miejscu, zaraz sobie go zbiorę. I tutaj mamy dwa pomieszczenia jeszcze. Radio. Zaraz rozwalę. Zaraz tu wrócimy. Jeszcze tu podejdę. Tu, uwaga, jest znaczek, że jest radiacja. Zobaczcie, lewy górny róg, mamy życie i pod tym jest radiacji 0. Jak tu wejdę, to radiacja się powinna zaraz zwiększyć. Czy nie? O! MRE. Jakieś duże, 12 życia daje. Ciekawe, zawsze tylko małe znajdowałem i one dają po 8 HP. I co, nie ma radiacji? Dziwna sprawa. To jest wszystko losowo tutaj. Te przedmioty się raz pojawiają, raz nie. O, tu mamy mniejszą paczkę. Może z radiacją też to tak działa. No i dobra, w tym miejscu mamy rozwalenie radio. Zebrane. I z tego dostaliśmy chyba te copper wire właśnie. I tak samo tutaj mamy radio. Podnosimy i mamy jakieś baterie, kabelki, tym podobne rzeczy. Zbierzmy sobie tutaj jeszcze trochę sprzętu z samochodu. Dobra. Coś tu jeszcze jest? Drzwi na pewno. No i tu na razie mamy crude dorsy wszędzie, czyli te złomowe takie. Wszystko jest stare, zardzewiałe. A za chwilę zaczniemy, znaczy za chwilę, może jeszcze nie na tej mapie, zaczniemy znajdować, nie na pierwszej wyprawie o tym, zaczniemy znajdować lepsze po prostu sprzęty. O, popsuł nam się. No dobra, musi nam wystarczyć tyle. Steel dorsy na przykład, czyli już żelazne. Tak jak tutaj mamy, zobaczcie, to jest zardzewiałe, crude dors, a to jest steel dors. I potem zdobywamy steel sheet i z tego steel sheeta możemy tworzyć takie lepsze drzwi i tak dalej. Na tym skończyłem, więcej nie wiem o tej grze. Stwórzmy sobie na pewno jeszcze jednego skrapera. Potrzebujemy trzech skrap metali i plastiku 6.
Tworzone. Jedne crude doorsy i od razu je zamontujmy tutaj. Okej. Jedną lampę. Montujemy z przodu. I jeszcze czegoś potrzebowałem tutaj, zderzaka. Znaczy błotnika. O, chyba już nic z tego. Tak. Crude panel. Potrzeba scrap metalu więcej. No to niestety, na razie nie mam. Jedziemy dalej, moi kochani. Odpalam silniki. Silniki, silnik, kurde, co ja mam? Tu brakuje nam jednego błotnika i to będzie w sumie wszystko w tym samochodzie. Okej, mamy 5 plazmy zdobyć, to jest nasza misja. Mamy jedną na razie. Więc zasuwam. I tu na drodze spotykamy, o, tam się świeci taki roboty różne. Na przykład ściągają nasz samochód z drogi, wybuchają. No zaraz zobaczycie pewnie wszystko. Stop, 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 stop. Nie podjeżdżamy do takich elektrycznych rzeczy, jak ta. Teraz trzeba z Impact Hammerem podejść pod to, ale... O właśnie, tam prąd walnął, to my możemy chwilowo podejść tutaj. I teraz jak rozwaliłem już to, to już nas nic nie rozwali w tym momencie. To chciałbym sobie przypisać do jedyneczki na przykład. Bo można teraz to włamać się, albo po prostu rozwalić skraperem. Wtedy i tak dostaniemy się do środka. Coś tu łazi chyba. Słychać w tle. Teraz drzwiczki. Trochę potrzebujemy jeszcze tych scrap metali, więc pozbieram z tego auta, a kolejnych samochodów już nie będziemy zbierać. No chyba, że oczywiście to będą te lepsze samochody. To będzie ostatni kawałek samochodu. Okej. Cześć, miś. Ja. Misia, nagrywam teraz, wiesz? Ja. Chcesz się przywitać? Nie. Zrobisz cześć? Zrób cześć do kamerki. Powiedz cześć. No. I leć do mamusi, ja za chwilkę skończę i będę... Ciebie dobra? Chyba mu się nie spodobało. Dobra, moi drodzy. Czy ja mogę już stworzyć tą ostatnią część? Crude panel, to jest to chyba, prawda? Wydaje mi się, że tak. I montujemy tutaj. Dobra. No i mamy gotowy samochód. Jeszcze tą plazmę zbierzmy stąd. I będziemy spadać na koniec misji, bo to jest taka główna rzecz, którą musimy tutaj zrobić. Uwaga, 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 żeby nas ten prąd nie walnął, bo on naprawdę potrafi zabić. Więc uważajcie na to. Ile mamy? 5 już, dobra. No to ja więcej nie potrzebuję. Nie ma co tego za dużo zbierać, bo ja ostatnio nazbierałem całą mapę i... nie było to potrzebne po prostu. Dobra. Ruszamy. Teraz mamy misję... A, ręczny. Teraz mamy misję, żeby... dostać się tutaj. A jesteśmy tu, więc trzeba jechać, 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 jechać. I tutaj znajdziemy antenę. Po drodze możemy też zatankować, ale mamy dużo paliwa, więc bez sensu. Jedziemy prosto do celu. Prosto, o, tu w poślizg wpadniemy. Dobra. W tej antenie podniesiemy... No i tutaj moglibyśmy się zatrzymać, pozbierać materiały jeszcze, ale na razie jest to niepotrzebne. O, takie roboty właśnie mogą nas ściągnąć z drogi. Przy tej antenie znajdziemy lokalizator i ten lokalizator pokaże nam... cholera. Pokaże nam, gdzie są takie specjalne kulki mocy. I dzięki tym kulkom mocy naładuje nam się, o tutaj, ten pasek. Moc jakby naszego samochodu do przemieszczania się w czasoprzestrzeni. I będziemy mogli uciec do naszego garażu z powrotem. Czekajcie, jak to ominąć, tędy. Dobra. Tu jeszcze kawałek prosto, tu była ta stacja benzynowa właśnie. O, trzeba uważać na takie ludki, które niby ludzie sobie stoją, a to są tak naprawdę figury woskowe albo jakieś takie dziwne figury. Czegoś, nie wiem z czego. I jak się je rozjedzie, to wybuchają i tracimy życie naszego autka. Cholera, krzesło mi się zblokowało, dobra. Tu musimy wjechać na górę. Pyk.
Okej. Teraz walnę jeszcze takie dwa zawijasy. No, trochę w poślizg wpadłem, ale daliśmy radę. Teraz tutaj prosto. Jeszcze kawałeczek. Okej, okay, już jesteśmy w tym punkcie. Ręczny, żeby mi tu samochód nie zjechał przypadkiem. Wysiadamy. No i tu jest nasz lokalizator. Broadcast transmitter. Misiek. Możemy go podnieść. Pyk. A jeszcze tu były przedmioty, poczekajcie. Da się to przeszukać. Okej, okay, i tu też się da przeszukać. Misiu. Nie wolno. No co ty? Czemu obozujesz? Leć do mamy. Dobra. Jeszcze chwilkę, Misiu, musisz wytrzymać. Dobra. Wsiadamy do autka i jedziemy. Pyk. I teraz na mapie nam się pojawiły właśnie takie małe kropki, średnie kropki i duże kropki. Ja do tej dużej, bo od razu wtedy naładujemy... A, palcem wam chciałem pokazać. Tu po prawej. Widzicie taki pasek? On się musi naładować tak jak pasek benzyny, powiedzmy. Wtedy będziemy mogli uciec z tego świata, z tej czasu przestrzeni i dostać się z powrotem do naszego garażu. Czy ja mogę tu zjechać prosto? Teoretycznie tak. Można spróbować. Najwyżej się trochę popsuje auto. Nie powinienem takich rzeczy robić pewnie, ale... A nie, tu w sumie nie ma takiej tragedii. Nie jest tak stromo. Tu są takie słupy pojebane, które potrafią wyskoczyć pod naszym samochodem i nas wywalić w czasoprzestrzeń. Czy ja tu zjadę? O kurw. I jakbym w to wjechał, to już byśmy wybuchli. Trzeba naprawdę uważać. Okej. Tutaj jest ta maszyna z kulą. O. Musimy podjechać, zatrzymać sobie autko, wysiąść. Ten transmitter właśnie pokazuje nam lokalizację tych kulek. A czy ja go potrzebuję jeszcze? Chyba tak, bo... zjedzmy sobie to może, tak na wszelki wypadek, bo nie mam miejsca za bardzo na to. Okej. Okay. Teraz bierzemy do rączki taką kulę i pierdzielamy stąd jak najszybciej. Radiacja nam rośnie i trzeba to zamontować w naszym transmitterze. Wsiadamy do środka. Oho, i właśnie w tym miejscu, zobaczcie. O kurwa. O nie, 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 nie. Cholera. Tak mi się jeszcze nie zdarzyło. Co teraz? Halo? No nie mówcie, że mi się nie udało teraz. Muszę jakoś to auto przesunąć, może tak. Musi się udać, proszę. Jest! Ha! Ale jestem mądry. Dobra. Okej. Okay. Nie wiedziałem, że tak się da. Oj, zobaczcie, naładowało nam się na maksa prawie, znaczy ponad tą kreskę. I w tym momencie pojawiły się kolejne znaczniki na mapie. Tutaj, to są wyjścia. Teleporty na zewnątrz, jakby z... No stąd już tak jakby, możemy uciec wtedy. Jak ten znacznik schować? Dobra, zaznaczmy sobie... To i przytrzymujemy. O cholera, znowu to się stało. Ja pierdzielę. Trzeba było stąd spierniczać. Teraz jak najszybciej musimy się stąd wydostać. Nie, to nie jest nasz samochód, to jest nasz samochód. Musimy się stąd wydostać. Dało się? Dobra, 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 spadamy. Nie wiedziałem, że to takie rzeczy są możliwe w tej grze nawet. I musimy uciekać, bo teraz strefa się jakby zmniejsza. Musimy jak najszybciej gnać do teleportu, bo aktywowaliśmy teleport. O, widzicie na mapie? Nie wiem, czy zdążymy. Przez to, że przekręcił nam się samochód. No, powinniśmy zdążyć, ale... Tak, na granicy, szczerze mówiąc. I wjeżdżamy... O, cholera! Wjeżdżamy jak najszybciej ten teleport. Bo jakbyśmy nie zdążyli, to by było po misji całej.
No i udało się. I teraz lądujemy przy naszym garażu. I wszystko jest fajnie. Przywieźliśmy trochę sprzętu. Jezu, czemu ten garaż jest zamknięty, chciałem powiedzieć, ale po prostu za szybko to przyjechałem chyba. Parkujemy sobie. Naprawiamy nasz samochód. A za dużo szkód tu się nie stało w sumie. Myślałem, że będzie gorzej. Zobaczmy tutaj. Możemy wziąć to Patty teraz do rąk. Ale to już w kolejnym odcinku. Tak więc trzymajcie się cieplutko, moi kochani, i do następnego. Cześć. Cześć. Całą ręką to w Ameryce. Dwa palce w Polsce. Czy coś. Pozdrawiam, Kadi.